Szczęść Boże, księże Domników, w takiej konfiguracji. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. I od razu z Grubej Rury pytanie. Czemu ksiądz się włączył w tą inicjatywę wielkiej nowenny, Pompejańskiej 13 maja 5 lipca. Czemu to ksiądz promuje? Dlatego, że nowena Pompejańska ma niesamowitą moc szturmowania nieba w konkretnej intencji. Praktycznie przez cały XX wiek mamy niezwykłą ilość świadectw ludzi, którzy zaangażowali się w w nowennę pompejańską i otrzymali nieprawdopodobne łaski od Boga. Czasami w sytuacjach zupełnie y, po ludzku niemożliwych y, do rozwiązania otrzymali nieprawdopodobne rozwiązania tych sytuacji, które po prostu po ludzku wydają się być y, skończone. Ale tak naprawdę dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A ten 13 maja y, trochę się nam kojarzy wiadomo z Fatimą, ale coś głębszego chyba w tym jest. Tak, 13 maja to Fatima, ale to przede wszystkim prośba Maryi o pokutę, globalną pokutę, która ma moc złamania każdego dzieła diabła w naszym życiu, nie tylko w naszym w życiu naszego małżeństwa, naszej rodziny, naszego narodu i całego świata. Dzisiaj, kiedy doświadczamy jakiejś szczególnej pandemii zła i mamy takie doświadczenie, że szatan się za bardzo rozhulał dzisiaj, to chcemy rozpocząć właśnie tą nowenną potężną ew, uwolnienie potężnej mocy złamania grzechu, złamania jego dzieł w naszym życiu, w życiu naszego narodu poprzez odpowiedź na prośbę Matki Bożej. Różaniec jest najpotężniejszą po sakramentach modlitwą miażdżącą dzieło diabła, daną w autorytecie nieba. Ja tak sobie myślę, może ja się mylę, że ktoś księdza słucha teraz i rodzi się w nim pragnienie, ja chcę w to wejść. Ale no, żeby wejść w takie dzieło, to trzeba pokonać właśnie te dzieła diabła i te różne jego kłamstwa, różne lęki, oczywiście, zaraz sto rzeczy nam się nawarstwi, żeby nie robić tego, tego dzieła Bożego. A jeśli kogoś Bóg woła i on sobie myśli, nie dam rady, co ksiądz na to? Jest bardzo ważne, aby prosić Boga o łaskę, abyśmy dali radę. Wszystko jest łaską, nie? To znaczy, ja po ludzku rzecz biorąc, Powiem nawet więcej. Jeśli w sercu czujesz, ja nie dam rady, to jesteś szczególnie powołany, żeby dać radę. A jak ktoś maksymalnie dziesiątkę różańca na przykład, dawał radę do tej pory? Wszystko jest kwestią tego, jaki ma standard swojej intencji. Mhm. Wiele razy widzę taką sytuację, że dopóki nie jestem w jakiś szczególny sposób zdopingowany do walki o coś, to mam wrażenie, że. Nie, nie mam możliwości zobaczenia swoich możliwości. Mhm. Natomiast jak naprawdę zaczyna walić mi się życie, często to widzę u różnych ludzi. Wali mi się życie, nagle rozwala mi się małżeństwo, nagle moje dziecko zaczyna chorować na chorobę, którą lekarze nie są w stanie uleczyć. Okazuje się, że jestem w stanie wtedy wejść na takie standardy tego, że mogę. Okazuje się, że wow, ja dotychczas nie byłem świadomy, że ja potrafię tak się zdyscyplinować i tak się zaangażować w modlitwę. Mhm. Kwestia motywacji i intencji. To po tym, co ksiądz powiedział, ja mam takie, chyba to w głowie ludzi będzie się rodzić, takie pytanie. U mnie się zrodziło. Dobrze, dziecko chore jest motywacja. Małżeństwo się wali jest motywacja, ale ta intencja taka trochę globalna: intencji nawrócenia grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Jak to połączyć, jak się zmotywować do takiej jednej intencji, gdzie, miejmy nadzieję, kilka tysięcy osób się będzie szturmować niebo w intencji nawrócenia grzeszników? Jakie to ma połączenie z chorym dzieckiem, z małżeństwem? Najpiękniejsze jest to, że kiedy wchodzi się w intymność z Bogiem, to wtedy Bóg daje nam wszystko to, o co nawet nie chcemy Go prosić, a On chce nam dać, bo jest nieskończenie dobry. Myślę sobie, że patrząc na bohaterów biblijnych, na świętych, że oni zmieniali świat od zmieniania samego siebie. To znaczy, wypraszali wszelkie łaski, chociażby o nawrócenie innych ludzi. A przecież każdy z nas ma gdzieś w sercu to pragnienie, żeby mój mąż się nawrócił, żeby moja żona się nawróciła, żeby moje dzieci się nawróciły, żeby moje wnuki się nawróciły. To znaczy, żebyśmy wszyscy znaleźli się w niebie. Ale to zależy przede wszystkim od mojego nawrócenia mojego osobistego nawrócenia. Mogę powiedzieć tak, że jeśli. Bóg zobaczy, że ja zaczynam pokutować za swoje grzechy, zaczynam się nawracać, zaczynam zadośćczynić i wynagradzać za swoje grzechy. Kiedy biorę do ręki różaniec i mówię: Choćby nie wiem co, y, zrobię wszystko, y, aby moje nawrócenie było prawdziwe, aby moje nawrócenie było powrotem do intymności z Bogiem, wtedy Bóg zaczyna wylewać łaskę nawrócenia na tych wszystkich, o których prosimy. To ja może coś wytłumaczę tym, którzy nas słuchają. Bo to może być niejasne. Pomysłodawcą takim pierwszym jest Duch Święty, według mnie. Tak jest. On działał przez pewną osobę, która się nie chce ujawniać, a która nas poprosiła o to, żeby to poprowadzić. To może coś wam wyjaśni, dlaczego akurat taka akcja, dlaczego ksiądz Dominik, ksiądz Teodor i akurat w ten sposób działamy, prosząc też, różnych partnerów. To dla was takie wyjaśnienie. I zarazem ja chciałbym uprzedzić. Pewne pytania, które mogą w Was się rodzić, i spróbujmy na nie odpowiedzieć, bo z pewnością będziecie o to pytać. Po pierwsze, co jeśli od 13 maja już odmawiam nowennę pompejańską, inną, albo mam jakieś duże zobowiązania, dajmy na to, ktoś 10 margaretek przyjął i codziennie się modli tą margaretką, albo inne jakieś zobowiązania modlitewne, co wtedy? Proponuję dwa rozwiązania. Albo takie, że po zakończeniu twojej nowenny pompejańskiej, którą już teraz odmawiasz, rozpoczynasz po zakończeniu w tej właśnie intencji o nawrócenie grzeszników, z których ja jestem największy i pierwszy. Albo możesz, jeśli to nie jest, to nie jest modlitwa, nowenna pompejańska, a jakiekolwiek inne modlitwy, które nie są modlitwami zobowiązującymi ciebie, albo są, po prostu stanowią taki standard jakby codziennych twoich modlitw, żeby na ten czas 54 dni e, odłożyć te modlitwy i zaangażować je całkowicie w nowennę pompejańską. Ja trochę tak miałem z medytacją, bo ja dużo medytowałem, dużo adorowałem Pana Jezusa, a to było dla mnie ważne. To była na przykład y, godzina dla mnie poświęcona i na przykład na medytację. Ja mówię o swojej pierwszej nowenni pampajańskiej, którą odmówiłem i rzeczywiście odłożyłem trochę na bok, zupełnie nie rezygnując z adoracji. W sumie też można to połączyć, że medytować nad Słowem Bożym, kurczę, różaniec jest, jest medytacyjny. Dokładnie tak. Można go przed Najświętszym Sakramentem też odmówić, prawda? Tak by było najlepiej, bo rzeczywiście wtedy jesteśmy jakby jeszcze zanurzeni dodatkowo w Bożą obecność płynącą hmm. z adoracji Najświętszego Sakramentu. Hmm. Ale y, wiesz, Teodor... Chodzi o to, żeby tak naprawdę zrozumieć, żeby różaniec przeniknął cały nasz dzień. Mhm. Nie? Niektórzy mogą mieć na przykład takie obiekcję, ale proszę księdza, czy ja mogę modlić się, na przykład jak jadę samochodem, mhm. czy ja mogę modlić to się w ważne. pracy, czy ja mogę modlić się, przygotowując obiad dla mojej rodziny. Tak, możesz modlić się. Chodzi o to, żeby właśnie różaniec dosłownie był atmosferą wszystkich czynności, zajęć, które robisz. Różaniec jest modlitwą myślną, ale też jest modlitwą kontemplacyjną czyli przeżywaniem Bożej obecności i Bożych tajemnic w trakcie Twoich codziennych zajęć. Ja się posłużę może y, tylko tym, co mówił ojciec Pio. On mówił tak: Zawsze odmawiaj Różaniec. Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi. Zaczynaj odmawiać Różaniec, nawet wtedy, gdy pracujesz. Myjesz naczynia, czy cokolwiek innego robisz, módl się, bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny. Z tą swoją bronią przeciw atakom szatana nie rozstawaj się nigdy, zawsze odmawiaj różaniec. Y to, mnie się wydaje, dopiero teraz to słyszę od księdza i mi się tak kojarzy sytuacja takich osób, które mają bardzo sztywną pobożność. To znaczy, mają wyrzut sumienia, jak zaraz po wstaniu z łóżka nie zrobią W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i odpowiednich sekwencji rytuałów nie odprawią. Mi się wydaje, że nawet sporo dość takich osób jest, które mają podobną sytuację. Jeśli to jest twoja sytuacja, to może ta nowena pompejańska nauczy cię, żeby przestać spełniać rytuały. Które dawały ci jakieś względne poczucie bezpieczeństwa albo względne poczucie, że jesteś pobożny, a chodziłoby o to, żebyś ty wszedł w patrzenie na świat swoją codzienność oczami Maryi, żebyś ty rozmodlił się w całym swoim dniu i nie miał wyrzutów sumienia, że modlisz się robiąc coś bardzo prozaicznego. Ja najmocniejszy przykład podam. Ktoś mi zadał pytanie, a przy księdza, a w toalecie można się modlić. Ja odpowiadam w ten sposób. No jakbyś Pana Boga zostawił przed drzwiami toalety, no to sam tam będziesz. I teraz droga otwarta do pokus różnych, prawda? Więc jasne, zachęcam, żeby potrafić też różaniec, na przykład na klęcząco, w dobrej atmosferze, wyciszeniu, odmawiać. To też jest ważne. Ale jadąc samochodem, czy gotując obiad, po to też nagraliśmy ten różaniec, który jest w osobnym nagraniu. On będzie prawdopodobnie gdzieś tu w rogu. O, tu chyba będzie w rogu. Po to go nagraliśmy, żebyś miał możliwość przesycić swój dzień różańcem. Możesz go wziąć na słuchawki, wyjść na spacer, czy, czy bez użycia tego, tego nagrania po prostu samemu odmawiać i nawracać się w tym wszystkim. Że to, to nie jest tak, że teraz sfera sakrum, ty się modlisz, kończysz ją. I teraz Twoje życie jest, prawda? Przyjdzie wieczór, przed snem, znowu w imię Ojca i wchodzisz w sferę, sferę sakrum. Mnie się wydaje, że to może być owoc nowenny. Tak jest, to by było najpiękniejsze. Gdybyśmy nawet po zakończeniu tej nowenny. Nie przestali modlić się Różańcem, który przenika każdą codzienną czynność, którą robisz. Ojciec Pio zbudował swoją niesamowitą charyzmatyczność na nieustannym odmawianiu Różańca. Praktycznie odmawiał Różaniec przez 21-22 godziny. Nieustannie. On powiedział o tym, że otrzymał z biegiem czasu Umiejętność mistycznego odmawiania różańca, to znaczy nieustannie odmawiał różaniec, będąc całkowicie też zaangażowany w rozmowę z ludźmi, w spowiadanie, w czynienie różnych dzieł, które czynił. Chodzi o to, żeby różaniec stał się jak oddech, żeby na różańcu, w atmosferze bycia przy matce Bożej, jej oczami, jej sercem przeżywać każdą chwilę naszego dnia i każdą tajemnicę różańca. To mnie się rodzą jeszcze inne pytania w głowie, które mogą się zrodzić w tych, którzy dołączą. A co jeśli w jakiś dzień na przykład przychodzi już północ, a za mną jedna część różańca? Nie dałem rady w tym dniu odmówić trzech części przepisanych dla nowenny Pompejańskiej. Proszę cię, żebyś, nawet jeśli masz tą jedną dziesiątkę różańca, a jest za pięć dwunasta, Zrób wszystko, żeby nawet tą noc ofiarować i powiedzieć całą tą nowennę pompejańską, pomimo że już jest po północy. Czyli tak, jakby powiedzmy, przed snem. Tak. tak jest. To potraktować, tak że tak ten jest. dzień kończy się wraz ze, ze snem. Zresztą ja, ja podobnie robię to swoją drogą. Mm -hmm, no. mm -hmm. Czasami no po prostu jest tyle zajęć, że z danego dnia o pierwszej w nocy odmawiam nie nieszpory, prawda? Nie dlatego, że mi się strasznie nie chciało, tylko po prostu tyle zajęć było w ciągu dnia. To, to się nie wpisuje w jakiś taki schemat y, sztywnej pobożności. Mam nadzieję, że zrozum, nie zrozumiecie mnie, że ja sobie teraz zbyt lekko nie podchodzę do spraw duchowych, y, a, ale to jest ważne. I ja bym Wam podpowiedział, jeśli chodzi o, o te takie jakieś upadki, że nie daliście rady, nie zdążyliście, też mieliście za dużo zajęć. Y, to y, tak rozmawialiśmy przed chwilą, przed tym nagraniem z Księdzem Domnikiem, proponujemy dwie, y, dwa rozwiązania. Ponieważ to jest modlitwa wspólnotowa, kilka tysięcy, a może kilkanaście tysięcy osób będzie modliło się w jednej intencji od 13 maja do 5 lipca, to żebyś modlił się we wspólnocie, to zachęcamy cię, żebyś mimo wszystko nie przerywał tej nowenny pomimo upadków, pomimo braków i modlił się dalej z nami. Ewentualnie, ewentualnie rzeczywiście zacznij od nowa razem z nami i znowu 54 dni odmów. No, już po 5 lipca będzie zakończenie. Chciałbym, żeby, żeby cię wspólnota trochę ciągnęła. Mi się przypomina taka historia, w której mnie kolano strasznie bolało, mhm. i, b, b, i spieszyliśmy się do, do pociągu, prawda? Ja nie mogłem iść szybko, i mój kolega mógł pobiec y, i zdążyć na pociąg, albo iść ze mną i ryzykować, że nie zdąży. Y, I został ze mną, szedł razem ze mną. I to mi się kojarzy taka modlitwa wspólnotowa, idziemy razem i ciągniemy tych słabszych, ciągniemy, żeby razem zacząć, razem skończyć. Tak. Dodałbym jeszcze to, że jeśli przerwiemy tą nowennę pompejańską, nie wiem, dwa, trzy dni nie damy rady po prostu dalej. To proszę was, żebyście cały czas swoje dobre uczynki, swoją walkę ze swoimi słabościami, swoje codzienne modlitwy ofiarowali w tej intencji żebyśmy przez te 54 dni naprawdę szturmowali niebo, aby Bóg dał nam łaskę nawrócenia. Nie boję się tego powiedzieć całej Polski, ale przez nasze osobiste nawrócenie. Trochę już pytań padło. Zachęcamy was do obejrzenia innych filmów, innych też twórców, innych YouTuberów, innych influencerów, którzy włączają się w to dzieło. To za chwilę będziecie mieli na ekranie tutaj, właśnie, taką paletę różnych możliwości. A ksiądz Dominik się pochwali, bo od niedawna też w social media zaczyna pracować. Ksiądz się pochwali, co, 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 co zaczął tam tworzyć? Na, na YouTubie i na Facebooku? Dobrze kojarzę? Reklama, czas na reklamy. To znaczy, generalnie jestem antysocial media, totalnie. Wiem, że to w dobrze. komputerze tylko gdzie się włącza i wyłącza komputer. Natomiast z drugiej strony widzę, jak bardzo jest piękny też feedback ludzi, do których Pan mnie posyła, i taka prośba ich wielka o to, żeby głosić w tym medium internetowym, który dzisiaj szczególnie staje się amboną Kościoła. I dlatego też otworzyłem taki kanał Keharitomene, kanał, który. Jest związany właśnie z Matką Bożą, Kecharitomenę, znaczy pełna łaski, i tam chcę w szczególny sposób głosić to, co Pan wkłada w moje serce, to, co jest też dla mnie szczególną wdzięcznością dla Boga, dziękowaniem za Jego najpiękniejszy dar po Jezusie, za Jego Matkę Maryję. Bo tak jak wielu świętych, mogę naprawdę podpisać się pod tym, że ona jest całą moją nadzieją, że ona jest atmosferą mojego życia duchowego. I że ona jest tą, która najpiękniej prowadzi mnie do Boga. Dlatego na tym kanale, w sposób szczególny, chcę mówić o niej, chcę rozpalać serca ludzi miłością do niej i pokazywać, że ona nie staje w żaden sposób przed Jezusem, czy nie zasłania Jezusa, nie jest tą, która w jakikolwiek sposób przeszkadza nam w dojściu do Jezusa, wręcz przeciwnie. To w niej najpiękniej Bóg chce pokazać nam, kim jest Jego Syn Jezus. Czyli Duch Święty powołuje do bycia YouTuberem też, tak? O nie, <laughs> nie aż tak dobra, to nie, aż nie. tak to nie, 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 nie. nie, nie <laughs> dobra, to może, A ksiądz ma może fanpage na Facebooku? Jest strona Dominik Mielewski, to się nazywa fanpage, tak? Taka, że tam wszyscy <laughs> mogą się <laughs> zapisać na Facebooku. To trzeba teraz poinstruować <laughs> Profil prywatny to każdy może mieć A, to na mam, Facebooku. To na fejsie, tak, tak. Ale oprócz tego można założyć stronę, którą można nazwać fanpage'em. Z tego co wiem, chyba jest też fanpage KHARITOMENE, tak? Yy, i, nie, nie, chyba nie ma. Yy, natomiast jest y, strona też AD Rekolekcje. To jest strona, która będzie stroną informacyjną na temat wszystkich moich inicjatyw, rekolekcji i stroną też, w której y, ludzie, którzy są ze mną związani, będą odpowiadać na wasze pytania y, związane z rekolekcjami, wszystkimi inicjatywami, y, które będziemy czynić. AD Rekolekcje. To A, jest D, strona rekolekcje. www, czy to jest fanpage na Facebooku? To jest fanpage na Facebooku. AD Rekolekcje. AD Rekolekcje. No to polecamy. To tam na dole w opisie znajdziecie wszystkie linki, o których opowiadacie. A ja tak trochę podpuściłem księdza Dominika, żeby o tym poopowiadał. Bo według mnie, czyli ja chcę mu pomóc w tym, żeby to się rozniosło, ta, ta ewangelizacja, to, to, to dzieło, które ksiądz Dominik tworzy, żeby do was dotarło, żeby po prostu ktoś mógł w wielości tych treści, często słabej jakości, znaleźć jakiś film, który go skłoni do miłości Maryi. Kończymy. Za chwilę to będą właśnie takie różne plansze, które możecie kliknąć, różnych twórców, różne inne wątki, które, co do których może macie wątpliwości, czy, czy dam radę wziąć udział w nowennie albo różne inne sprawy związane z tą inicjatywą Wielkiej Noweny 13 maja, 5 lipca 2020 roku. Nowenna, wielka nowenna pompejańska w intencji nawrócenia grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. A i przycisk subskrypcji gdzieś tu będzie, na księdzu Domniku pewnie dobrze będzie wyglądał przycisk subskrypcji, więc można tam kliknąć go. To niech Pan Bóg Wam błogosławi i strzeże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.